Edith Gonzalez, Saoli Sasso i René Casados w filmie Złota klatka, odcinek 43. Szukałam cię. Rozmawiałam z Orianą. Nie powinieneś tego robić. Więc wszyscy już wiedzą o naszej rozmowie. Chciałem ją tylko przekonać. Wiem. Ja również wyznam ci, że kocham Alexa. Z początku starałam się odseparować go od Ariany. Wmawiałam sobie, że robię to z pobudek zawodowych, co jednak nie było prawdą. Pragnęłam ich rozdzielić, bo chciałam Alexa dla siebie. Zdałam sobie sprawę, że to głupie. Bo nawet jeśli nie będą razem, on może nie zwrócić na mnie uwagi. W sumie ja najwięcej bym na tym ucierpiała. Może masz rację. Ale denerwuje mnie, że on wykorzystuje sytuację, a także zaufanie Oriany. Ona jest niewinną dziewczyną o bogatej wyobraźni. Naiwną, łatwo można nią manipulować. Mylisz się. Oriana jest niewinna i uczuciowa, ale ma silną wolę i jest pewna siebie. Bardziej niż na to wygląda. Już wiedzą. Co? Że dziecko jest Flavia. Powiedziałaś mu? Nie, to wina Gustavo. Cześć. Anna mówiła ci, że cię szukałam? Udały ci się wakacje? Nawet bardzo. Rozgość się. Napijesz się? Nie, dziękuję. Widziałaś się z bratem? Tak. Mówił coś o Moncadzie? Wie wszystko. To znaczy, że brak jakiegokolwiek oskarżenia przeciwko niemu i wzmianki w dokumentach więziennych. Coś jeszcze? Flavio załatwił z nim, że Moncada nie zrobi nic przeciw niemu, a w zamian ożeni się z Orianą. Ożeni się? Ona jest z nim w ciąży. Zaprzecz. Powiedz, że dziecko jest twoje. Dobrze, jeżeli tego chcesz. Ale skoro już mają wątpliwości, nie uwierzą mi. Niełatwo będzie to sprawdzić. Boję się, że Flavio nie zechce się rozwieść. A ja chcę być z tobą. Nie opuszczaj mnie. Lepiej odejdź. Nie. Oriano, proszę. Otwieram. Przyjdę później. Proszę cię. Estaba con alguien. Ktoś tu był? Sí. Oriana. Con Oriana.
Prosiłem, żeby wyszła, bo domyślam się, co chce mi pani powiedzieć. Dziecko nie jest pańskie, tylko Flavia. To prawda. Dlaczego podstęp? W zamian za rozwód obiecał zapomnieć o aferze ze swoją żoną, o wyspie Del Rey i akcie zgonu. Oczywiste, że coś się za tym kryje. Chodzi mu o zemstę, nie o uczucie do Oriany. Może dziecko jest twoje, a Gustavo to zwykły gaduła. To pajac, z którym Alex robi co chce. Co w takim razie zrobisz? Zależy, co osiągnie u twojej ciotki. Łajdak obiecał, a potem się wycofał. Nie można mu ufać. Oriana nigdy go nie interesowała. Chce tylko wyjść na swoje i zemścić się. Mnie się wydaje, że ją kocha. Akurat. Kiedy sądziliśmy, że nie żyje, Elis zabrała jego rzeczy. W swoim komputerze spisał prawdziwe uczucia w stosunku do Oriany. Normalny ze mnie człowiek, pani Ofelio, nie mitoman. Dla pani to wymysły, ale ja wiem, że Flavio maczał palce w sprawie śmierci Renaty czy Karoliny. Był też autorem wydarzeń na wyspie. A Omar mu w tym pomagał. Konsekwencje tych wydarzeń to zabójstwo doktora Acevedo, zamach na mnie w Meksyku oraz zniknięcie Alberta. Przedstawia mi pan obraz potwora, nie człowieka. Jest nim, wie pani czemu? Bo jest inteligentny. Broni się silnymi ciosami. Dlatego uważam, że Oriana powinna zostać z nim do narodzenia dziecka. Chce się pan wycofać z zobowiązania i wywołać skandal, rozgłaszając, że zabił pańską żonę. Nie dlatego, ale boję się, że będzie chciał się pozbyć Oriany. Flavio nie jest aż tak podły. Na pewno? Czy nie groził, że ogłosi ją chorą umysłowo i że powie jej o gwałcie, którego była ofiarą jako dziecko? Dolores panu powiedziała? Jej pani zawdzięcza, że ustąpiłem. Zgadzam się, że Oriana powinna dowiedzieć się, co wtedy zaszło. Ale nie w tym stanie. A do tego z ust tego drania. Miło mi, że troszczy się pan o Orianę. Ale nie wyjdzie jej na dobre, że pan rozgłasza okropności na temat Flavia. Sądzi pan, że nie będzie jej przykro, kiedy ludzie zaczną plotkować o ojcu jej dziecka? Jeszcze gorzej, jeśli pan doniesie na niego z powodu aktu zgonu. Czy to Flavio kazał pani tak mówić? Nie, ale to przecież oczywiste. Zgoda. Proszę powiedzieć Flaviowi, żeby się nie martwił. Będę milczał, przynajmniej do narodzin dziecka. Ale jeśli choć raz źle się z nią obejdzie, zmienię zdanie. Zgodził się? Na wszystko. Nie zrobi nic na moją szkodę? Nic. Nigdy? Nigdy. Dlaczego? Już mówiłam. Dla dobra Oriany i dziecka. Doskonale. Rozmawiałem z twoją ciocią, wiem. Słyszałem, jak powiedziałeś, że dziecko nie jest twoje.
Co jeszcze słyszałeś? Wszystko. Wszystko? Tak. Domyślasz się więc, dlaczego chcę, byś została z Flawiem do urodzenia dziecka? Ponieważ bardziej niż na mnie zależy ci na zemście. Obiecałeś, że zapomnisz o tym, co się stało, żeby Flavio dał mi rozwód. Ale zmieniłeś zdanie i przysłałeś Gustavo. Bo dla ciebie ważniejsze jest, żeby wyrównać rachunki za śmierć Karoliny, niż żeby być ze mną. Tak twierdzi twój mąż? Sądzisz, że nie mam własnego rozumu? Ależ skąd? Wiesz, masz całkowitą rację. Właśnie tym się kierowałem. Zdecydowany. Miał wszystko zaplanowane. Nigdy nie miał zamiaru się z nią żenić. Naprawdę się obraził. Jesteście zadowoleni? Nie wyjdę za Aleksa. A ty się do mnie nie zbliżaj, zrozumiałeś? Chodź, Camelio, pojedziemy do miasteczka. W żadnym wypadku. Pojadę. Straciłaś rozum, skarbie? Noc już zapadła. Nieważne. Brawo, zacznij histeryzować. To nie histeria. Od tej chwili będę robić to, na co będę miała ochotę. Nie przestraszyła się. Może się wyleczyła. Nie wyzdrowiała. Pogorszyło jej się. Kiedy załapiesz, o co chodzi z tym komputerem, to później już nie jest trudno. Ty musiałbyś więcej popracować. Nie jestem tempakiem. Artemio, chciałabym, żebyś zawiózł mnie do miasteczka. Teraz, teraz. Jedzie pani sama? Samochodem Flavia. Pan mecenas wie o tym? Nie obchodzi mnie to. Ja sobie tego życzę. Ale pan Flavio wydaje mi polecenia i nie chce. Ja ci wypłacam pensję, nie on. A samochód kupił za moje pieniądze. I jeśli za 5 minut nie będziesz czekał na mnie na zewnątrz, zwolnię cię z pracy. Rosso, powiedz Reginie, niech dla mnie nie nakrywa, zjem kolację na mieście. Tak, proszę pani. Co ją ugryzło? To po prostu wariatka. Może, ale ona tu rządzi. Więc jeśli chcesz pracować, to jej słuchaj. Sądziłem, że Oriana to biała gołąbeczka, a okazała się lisicą. Rozwiedzie się z mecenasem Canet? Oczywiście. Skoro spodziewa się dziecka innego mężczyzny. Ten Moncada musi być interesujący. To kretyn. Przystojny? Typowa słodka buźka. Kobiety takich lubią. Czaruje każdą, jaką spotka na swojej drodze. Próbował nawet z moją córką. Ale niech się ma na baczności, bo jestem zdolny do... Dobrze ci poszło z Krystyną? Doskonale. Jutro umów mnie z mecenasem Salvadorem Gutierrez. Mamy jego numer? To tutejszy notariusz. Chcę sporządzić testament. Zjedzmy kolację, córeczko. Już idę, mamo. Nie opowiesz mi, jak poszło ci z ojcem? Dobrze. O czym rozmawialiście? Uważa cię za kobietę inteligentną. Bo go nie znoszę? Powiedziałaś, że wyrzuciłam kwiaty, które przysłał? I co? Mówi, że rozumie twoje powody, ale nie chce nas rozdzielać.
Dziwne. Mnie zaproponował pieniądze, żebym pozwoliła ci z nim mieszkać. Zapomniałaś, co powiedział ci twój przyjaciel Alex Moncada? On na pewno pomógł panu Canet zabić siostrę pani Oriany. Pytałam go o to, ale twierdzi, że to absurd, bo nie ma w tym żadnego interesu. Nie zaszkodzi, jeśli to sprawdzisz. Nie rozumiem. Mogłeś zaprzeczyć, powiedzieć, że dziecko jest twoje. I żyć w strachu, że Flavio może coś zrobić? O nie. Nie sądzę, żeby odważył się oskarżyć was o zdradę małżeńską. Jest na to zbyt dumny. To, co już mi zrobił, świadczy o tym, że jest zdolny do wszystkiego. Musimy przygotować Orianę. Powinna wiedzieć, co zaszło, kiedy była mała. Zgadzam się z tobą. To konieczne dla jej równowagi psychicznej. Powiemy jej? Lepiej, żeby przypomniała sobie sama drogą hipnozy. Ale nie w jej obecnym stanie. To byłoby ryzykowne. Podejmiesz się tego? Z chęcią. Ale potrzebny jest czas. Nie sądzę, żeby Ofelia zgodziła się na jej wyjazd do Puerto Rico. Jeśli wynajmę twoje usługi, podejmiesz się przeprowadzić terapię na miejscu? Pomówimy o tym jeszcze, ale trzeba uważać na Flavia. Porozmawiaj z nim. Mam mu powiedzieć? Pomyśli, że ma mnie w ręku. Flavio jest bardzo sprytny. Nie mogę dać mu przewagi. Nie chcę robić nic ponad to, co zrobiłem. Uważaj. Miłość czyni nas nieroztropnymi. To fakt. Jest nerwowa i podekscytowana, ale za parę dni jej przejdzie. Mam nadzieję. Nie chciałbym znosić jej histerii. Zdziwiło mnie, że nie przestraszyła się krzyku Flavia. Co uzgodniła pani z Moncadą? Wyjeżdża czy zostaje? Nie o tym mówiliśmy. Trzeba się dowiedzieć. I zapytać, jakie ma zamiary względem swojej części domu. Bo jeśli mam go znosić przez cały Boży Dzień, to ja się wyniosę. Przecież uzgodniliśmy, że do porodu wszystko pozostanie bez zmian. Szkopuł w tym, że nie wytrzymam z tym typem pod jednym dachem. Tego nie było w umowie. W jakiej umowie? Może wznowisz swoją praktykę adwokacką? Znajdź sobie gabinet w miasteczku. Spędzałbyś większość dnia poza domem. Może ma pani rację. Mają wystawić na licytację dom doktora Acevedo. Moglibyśmy go nabyć. Po co? Na mój gabinet. Nie za dużo miejsca? Chcę, żeby kancelaria była okazała. Zgoda. Co będziesz robił w tym czasie? Mam zamiar pracować. I kontynuować poszukiwania? Poruszysz niebo i ziemię, żeby posłać Flavia do więzienia. Nie mam prawa zapomnieć o tych brudnych i strasznych sprawach, Dolores. Boję się o ciebie, o twoje życie. Jeśli Omar i Flavio są tacy, jak przypuszczasz, nie pozwolą ci się zdemaskować. Już dwa razy próbowali cię zabić. Za trzecim może im się udać. Nie martw się. Zawsze spadam jak kot na cztery łapy. To nie żarty. A Oriana mogłaby cię znienawidzić. Dlaczego? Bo przyznałbyś rację tym, co twierdzą, że kierujesz się zemstą. Nie chcesz przecież, żeby pewnego dnia twój syn dowiedział się, że jego ojciec jest mordercą. Miłość czyni nas słabymi, czyż nie? Właśnie. A,
otwieram. Cześć, Elis. Wejdź. Przyszłaś sama? Tak. Wiem od Flavia, że masz komputer Alexa. Mogłabym przeczytać, co o mnie napisał? Oczywiście, zaraz go przyniosę. Por supuesto. Ahorita ven. Zgodnie z umową miałem zostać do narodzin dziecka, a potem rozwieść się. To ci odpowiada? Naturalnie. Dziecko nie jest moje. A nawet gdyby, to nie chcę się zajmować istotą, którą wydała na świat osoba niespełna rozumu, w dodatku zgwałcona w dzieciństwie. Ciocia tak twierdzi? Sam to odkryłem. Naciskałem na Oriana, aż zemdlała i skojarzyłem to z wyrazem twarzy Ofelii, kiedy powiedziałem jej o moim przypuszczeniu. Powiedziałeś jej to prosto w twarz? Miałem prawo. Ofelia oszukała mnie, ukrywając przede mną prawdziwą naturę Oriana. Ciocia mogła zawinić, ale Oriana nie ponosi żadnej winy za to, co zaszło. Ja również nie czuję się winny. Sądzisz, że łatwo być mężem kobiety osaczonej przez lęki? Myśleć o niej jako o matce moich dzieci? To nie dla mnie. Co zyskasz w zamian za rozwód, nie licząc domu doktora Acevedo? Chcę dostać połowę majątku. Wszystkie postacie noszą fikcyjne imiona, ale łatwo rozpoznać w nich autora, ciebie, nawet mnie. Tutaj pisze, jak kochacie się w jakimś cudownym miejscu. Po ich ciałach spływała woda i tak dalej. Potem zaprowadził ją do swojego domku i tu zaczyna się interesujący fragment. Czytaj. Nagle poczuł delikatny dotyk jej dłoni i ujrzał w półśnie obraz Lucii. Tak nazywa pierwszą żonę. Jej wizerunek zaczął wypełniać jego uczucia. Z początku zatarty, później wyraźnie i z większą siłą niż kiedykolwiek. Obudził się nagle i ujrzał przed sobą dziewczynę, śpiącą u jego boku, identyczną jak tamta, ale nie tę, której pragnął. Była zaledwie jej lustrzanym odbiciem, ułudą zrodzoną z tęsknoty za ukochaną kobietą. Mam czytać dalej? Niestety, takie jest życie. Dolores powiedziała mi, że jutro wyjeżdżasz. To prawda. Mogę wejść? Przyszedłeś zapytać, po co odwiedziłem Mira Flores? Wiem, jaki był twój cel. Chyba jednak nie, skoro uważasz się za pokrzywdzonego i chcesz się na mnie odegrać. Mylisz się w ocenie mojej osoby, ale mówi się trudno. Przyszedłem, żeby wręczyć ci pieniądze i podziękować za pomoc. Nie chcę twoich pieniędzy. Zachowaj je, będą ci potrzebne na pogrzeb Alberta.
pasó? ¿Aceptó el dinero? Jak poszło, przyjął pieniądze? Nie. Ma do mnie żal i nie bez racji. Nie powinienem był prosić o pomoc Alberta. Ciebie ani nikogo innego. Wypomniał ci Alberta? Niestety. Nadal będziesz nalegała, żebym zapomniał o przestępstwach tych ludzi i pozwolił, żeby cieszyli się życiem na wolności. Zabili mi żonę, dobrego i szlachetnego człowieka, jakim był doktor Acevedo i możliwe, że także mojego najlepszego przyjaciela, Alberta. Nie ustąpię, dopóki nie będą martwi albo nie znajdą się za kratkami. Przysięgał, że zapomniał o Karolinie, że teraz kocha tylko mnie. Wszyscy mężczyźni to kłamcy i oportuniści. Ale dlaczego udawał, że mnie kocha? Bo ich interesuje tylko jedno, żeby się z tobą przespać. W tym celu wymyślają różne pretexty. Nie można po prostu powiedzieć, chcę się z tobą kochać? Nie wolno udawać miłości. Mężczyźni są hipokrytami. Polują, a potem chcą wykorzystać swoją ofiarę. Co im z tego przyjdzie? Gdyby Alex powiedział ci, nadal kocham żonę, ale mam ochotę się z tobą przespać, zgodziłabyś się? Nie wiem. Masz liberalne podejście do seksu, dlatego powinnaś się rozwieść. Mój brat ma za wiele skrupułów i przestarzałe poglądy. Naprawdę? Chciałby być taki jak dziadek, zarządzać swoim królestwem i trzymać wszystkich w ręku, żeby móc czuć się ważny. Pragnie potwierdzenia swojej męskości. Wiesz dlaczego? Ponieważ nie ma jej pod dostatkiem. Rozwiedź się. Masz pieniądze, jesteś ładna. Masz prawo cieszyć się życiem. Kiedy spodoba ci się jakiś mężczyzna, to go sobie kup. Albo wiesz co? Udawaj, że się w nim zakochałaś i korzystaj z życia. Udawaj i ciesz się wolnością. Ciągle nie wraca, niestety. Dokąd mogła pojechać? Czy ja wiem? Ale proszę się nie martwić. Towarzyszy jej Artemio. Niewielka pociecha. Ten człowiek mi się nie podoba. Nigdy go nie lubiłam. Sprawa spinki do krawata pozostaje niewyjaśniona. Mów co chcesz, mamo, ale nie jestem idiotką. Powiedziałaś Severinie, że wuj kupił spinkę w barze, bo taką wersję ci przedstawił. Może źle go zrozumiałam. Bynajmniej. Istnieje duża różnica pomiędzy barem a pocztą. Więc co mam ci powiedzieć? Prawdę? Po co? Jeśli powiedział policji, że kupił ją w pobliżu poczty, musiał mieć swoje powody. A jakże? Bo wcale jej nie kupił, tylko zabrał panu Benjaminowi. Jak możesz tak myśleć o swoim wuju? Znam się na ludziach, a wujek to niezłe ziółko. Gdzie byłaś? Nieważne. Mam pójść z panią? Nie trzeba, ja to zrobię. Mam dość ciebie i twojego pana. Oriano? Niepokoiłem się, że sama wyjeżdżałaś o tej porze. Zmęczyło mnie, że ciągle robię to, czego chcą inni. Że jestem głupia i że myślałam, że mnie kochasz. Fakt, że dążyłem do wyświetlenia sprawy śmierci twojej siostry, pana Benjamina i Alberta, nie ma nic wspólnego z moją miłością do ciebie. Ese amor no existe.
Ta miłość nie istnieje. Wciąż kochasz Karolinę. To nieprawda, tłumaczyłem ci przecież. Oszukałeś mnie. Czytałam, co napisałeś w komputerze. Elis mi pokazała. Nigdy więcej masz nie wychodzić sama o tej porze. Boli mnie. Dopiero zaboli, jeśli nie zmienisz zachowania. Puść ją. Nie wtrącaj się, tchórzu. Spokój. Czyście poszaleli? Oriano. Zostaw, to moja żona. Idź do diabła. Sam idź do diabła. To straszne. Przez nas może stracić dziecko. Oby tak się stało. Nie spodziewałem się widzieć w tym domu incydentów rodem z pijackiej Meliny. Biedactwo tak się przestraszyła, że mogłaby poronić. Musisz wziąć lekarstwo, kochanie. Nie jestem mordercą. W sprzyjających okolicznościach każdy może nim zostać. Czemu więc pan tego nie zrobi? Po tej kłótni podejrzenie od razu padłoby na mnie. W tym czasie muszę być w miasteczku wśród ludzi. Nie bądź tchórzem. Zapłacę ci. Ile? Tyle samo, ile dałem ci za doktora. To za mało. Chcę podwójną stawkę. Podwójną? Zwariowałeś. Za mały ułamek tej sumy mogę mieć wielu, którzy będą szczęśliwi, że mogą tak łatwo zarobić. Zadanie nie jest łatwe. Dobrze je zaplanujemy, żeby nikt nic nie podejrzewał. Trzeba to zrobić, on albo my. Nie chcesz chyba iść za kratki. Jasne, że nie. Ale ja tylko pomagałem. To pan zabił pana Benjamina. Po pierwsze, to był wypadek. Po drugie, sprawa byłaby zamknięta, gdybyś nie wystroił się w jego spinkę. Przez ciebie Moncada nabrał podejrzeń, więc musisz działać. Tylko dlatego chce pan go zabić? Nie ma innych powodów? To znaczy? Nic, tylko pytałem. Zobaczyłam, jak się biją i przestraszyłam się. To wstyd, co się dzieje w tym domu. Chyba nie zniosę tego dłużej. Mam dość ich obu, ciociu. Nie chcę słyszeć o Flavio ani o Aleksie. Rozumiem cię, mój skarbie. Jednak Flavia potrzebujemy chociaż do czasu, aż urodzić dziecko. Nie chcesz chyba, żeby dziecko rosło bez nazwiska. Czy to takie ważne? Oriana Valtierra z dzieckiem z nieprawego łoża? To nie może być. Wielki wstyd dla dziecka, a twój dziadek przewróciłby się w grobie. Ludzie tacy jak on nie zasługują, żeby żyć. To pasożyty. Dlaczego życzy pan, panie Orianie, żeby straciła dziecko? Może Moncada przyprawił panu rogi? Spróbuj tylko to powtórzyć. Mnie nikt nie oszuka, głupcze. Dziecko jest moje. Ale nie chcę mieć go z wariatką. Wyjdź. Ja tu wydaję polecenia. Czyżby? Dom jest Oriany i mój. Nie masz tu żadnych praw.
Powiedziałem, wynoś się. Lepiej nie prowokować kolejnego incydentu. Możesz odejść. Dobrze, proszę pana. Proponuję porozmawiać jak ludzie cywilizowani. Ciekawe, kogo masz na myśli? Siebie. Co do ciebie nie mam pewności. Ty jesteś zabójcą, a zabójcy nie należą do ludzi cywilizowanych. Napijesz się? Nie. Żądam, żebyś nie dotknął więcej Oriany. Zrozumiałeś? Wtrącasz się w nie swoje sprawy. Oriana jest moją żoną i wyszła z domu w nocy, nie mówiąc dokąd. To nie może ujść jej płazem. Sam nigdy tego nie robisz? Ja to co innego, jestem mężczyzną. Mylisz się. Ty jesteś zakompleksionym macho. Naszym celem nie jest przekazanie opinii o sobie nawzajem. Ja również mógłbym powiedzieć, że wykorzystujesz chorą psychicznie kobietę. To ty masz kłopoty z psychiką. A oprócz tego jesteś również neurotykiem i impotentem. Impotentem? Oriana oczekuje mojego dziecka. Mam na myśli inny rodzaj impotencji. Impotentem jest także mężczyzna, który nie potrafi zaspokoić kobiety. Kto mówi, że nie potrafię? Jeśli chodzi ci o Orianę, to raczej jej problem. Wiesz, co ci powiem? Oriana nie ma żadnego problemu. Naturalnie, że ma. Właśnie, że nie. Nie spałeś z nią, inaczej wiedziałbyś, że jest to ziębła. Wiesz dlaczego? Bo przeżyła szok. Nie interesuje mnie twoje zdanie. A ja chcę to wyjaśnić, bo to dowodzi, że wy nigdy... Nie było nic między wami. Uzgodniliście, że ogłosicie dziecko jako twoje, żeby uzyskać rozwód. Nie istniała taka potrzeba, przecież zgodziłeś się rozwieść. Tak. Ale skoro na świat ma przyjść moje dziecko, sprawa wygląda inaczej. Jestem pewien, że między wami nic nie było i wiesz dlaczego? Stwierdziłeś, że jest normalna. A żadna kobieta nie może być normalna, jeśli w dzieciństwie została zgwałcona. Wymyśliłeś to. Wcale nie. Upewniłem się, kiedy zobaczyłem strach na twarzy Ofelii. Przeraziła się, że mogę powiedzieć to Orianie. Ty także się boisz, prawda? Bez obawy. Nie powiem jej. Chyba, że mi podpadniesz. Łajdaku, jeśli się odważysz, będzie to ostatnia rzecz, jaką w życiu zrobisz. Więc to był kaprys. Chciałaś poprawić sobie humor i przyszło ci do głowy, żeby odwiedzić Elis. Czy to ładnie?
Nie pomyślałaś, że twój mąż i ja będziemy się zamartwiać? Nie. To twój problem, kochanie. Robisz coś czasem bez zastanowienia. Ty czy nie uwierzysz, ale jest wiele rzeczy, które mnie ranią i złoszczą. Uważacie mnie za małą dziewczynkę, albo co gorsza, że jestem niemądra. Skąd? Tak nie jest. Tylko, że nagle zachowujesz się nierozsądnie. Bywasz porywcza. Ale może to moja wina. Za bardzo cię psułem. Nie ma tu twojej winy, ciociu. Ty jesteś najlepsza. Nie wyobrażam sobie mojego życia bez ciebie. I ja tak myślę o tobie. Zobaczysz, jak będzie dobrze, kiedy uwolnimy się od nich obydwu i zamieszkamy z dzidziusiem. Byłoby wspaniale. W następnym odcinku wasz wspólnik zdradza was. Chce zrzucić na was całą winę. Jeśli Oriana odkryje, co się stało, nigdy mi nie wybaczy. Nie wie pani, że to pan mecenas kazał ich zabić? Flavio? Ciocia nie chce w domu żadnego mężczyzny. Nie pozwoli, żeby Oriana wyszła ponownie za mąż. Mam zamiar się zmienić, Camelio. Od dziś będę robić, co mi się podoba. I nie zwracać uwagi na to, co powiedzą Alex, Flavio i inni. Wersja polska ITI Film Studio na zlecenie TVN. Tekst Izabella Szarejko. Czytał Tomasz Magier.